Wszystko idzie zgodnie z planem. Ludzie są leniwi i wybierają drogę, która jest łatwa. To moje zwycięstwo. Nie posłyszycie, jak na ziemi słowo Boga przyjdzie. Lucyferze? Ktoś mnie woła po imieniu? Lucyferze? Głos to niby jakiś znany, a jednak tuż ty, coś za jeden. Zapomniałeś, kto się z tobą zmierzył w walce w niebiosa? Kto wtrącił ciebie do piekła? Pamiętam dobrze. Ja upadły anioł, a mimo to czoła to był niebo. To, co między nami zaszło, to stare dzieje. Na ziemi ludzi z rąk stwórcy wyrywa z bardzo dobrym skutkiem. Kłamstwem usiedzasz pokolenie, lecz słowo Boże odkupi ludzi waszą krwią na krzyżu, a ci ludzie pierwsi przybędą do Pana. Nie pozwolę, żeby mieli Chrystusowi złożyć hołd. Ponad tobą Pan przegrzeszył. Z Jego woli tu przychodzę, by tych ludzi zaprowadzić do Chrystusa. Odejdź stąd. Nie zrobisz tego. W imię Pana Najwyższego. Jestem do niczego. Nie mów, że jesteś.
do niczego. To nieprawda. On stworzył ciebie i bardzo cię kocha. Stał się dla ciebie człowiekiem. Więc nie mów, że jesteś do niczego. To nieprawda! No tak, ale zobacz. Nikogo nie przyprowadziłem do niego. To nie twoja wina. Twoje zadanie polega na głoszeniu jego prawdy. Bóg jest tym, który daje wzrost ziarnu zastanemu w twoim sercu. Nie bój się i zniechęcę. Pan jest twoim współżycielem i obrońcą. To bardzo trudne, wydaje się bez sensu. Rzeczywiście, to wielka i trudna misja. Ale przecież jeszcze niedawno mówiłeś, że jesteś gotów oddać życie dla Chrystusa. Bo jestem. Chcę tego, co on. Pomóż mi nauczyć jego wolę. Teraz idź. Bo ludzie, do których Bóg cię posyła, bardzo tego potrzebują. Sprawdza. Daj sobie spokój. Jaki sens może być w tej stajni?